Cześć moi drodzy, tak się śmieję. Zobaczcie, kto dzisiaj u mnie gościnnie jest. Do pomocy. Jak nie człowiek, normalny człowiek. Ale dobra, nie o tym film, co chciałem wam powiedzieć. Pokażę wam coś, słuchajcie. Kymco Agility FR 2014 rok. 11 tysięcy przebiegu. Był w serwisie w Krakowie. Serwis w Krakowie wymienił cylinder, bo coś tam się podziało, porysował się, zobaczcie, cylinder jest założony, idealny, gładziutki, rys nie ma, to co tam widzicie to są odbicia, tylko lustrzane, rys nie ma, praktycznie wszystko ok. No ale słuchajcie, zawsze mówię tak, naprawa, wymiana jest bardzo łatwa, ale najważniejsza jest diagnoza, trzeba dojść do tego, dlaczego ten cylinder się porysował, tak? Dlaczego na przykład coś wpadło, skąd to się wzięło. O tym musimy pamiętać, moi drodzy. Ja wam teraz coś pokażę. A mianowicie tak. Zobaczcie, łożysko od strony wariatora, które jest najbardziej obciążone. Dostało tak po dupie, że się rozsypało. No i po prostu te kawałeczki, o tutaj takie kawałeczki wypadły. No i te kawałeczki porysowały tamten cylinder. No i wymienili cylinder na nowy. Jest ok, tak? No ale widzicie, to taka robota jest z serwisami, że nie dochodzi, dlaczego tak się stało. No teraz mogło się stać to znowu ponownie. Tym bardziej, że trzeba też przy okazji już wymieniać uszczelniacze, bo są uszkodzone na pewno. Wał jest ok, także to jest ok. Także zobaczcie, są serwisy i serwisy. Trzeba dochodzić do tego, dlaczego tak się dzieje. Ten motor odpalał, chodził wszystko, ale zaniepokoił mnie, moi drodzy, dziwny dźwięk tego silnika, taki jakby coś, kurde, łomotało w tym silniku. Jakby coś łomotało w tym silniku i to już mnie zaniepokoiło. Więc zdjąłem pasek, wariator łapie ręką, no i luz we wszystkie strony. O. Mistrz drugiego planu powraca z wielkim hukiem. No, także zobaczcie, jaka ważna jest diagnoza i przemyślenie tego, dlaczego tak się stało. Wielu ludzi robi właśnie taki błąd, popełnia i po prostu wymieniają części i nie przejmują się tym, dojedzie dalej, za chwilę znowu to samo. Miałem taki, nawet takiego klienta z takim silnikiem, który 4 razy wymienił cylinder i za każdym razem kupował Malossi za jakieś grube pieniądze w silniku AM6 i zawsze mu to leciało. No okazało się, że wał korbowy był już tak uszkodzony, że się sypała korba, on tego nawet nie zauważył, łożyska poleciały w cholerę jasną i tak to potem się kończy, moi drodzy. Więc tutaj musicie być bardzo dociekliwi i diagnozować, dlaczego to się stało. Bo to, że wymienimy i się uszkodziło, ale samo się od siebie to nie uszkodzi. Pamiętajcie, rzadko kiedy pierścienie pękają. Druga rzecz, najlepsze jest to, że ten serwis odpiął dozownik. Był pusty dozownik oleju, cały zbiornik i zalecił robić mieszankę. Okazuje się, że klient, który przywiózł do nas ten motocykl, ten pojazd, ten skuter, ma czyste paliwo w baku, nie ma w ogóle mieszanki, więc tak to jest, tak to jest. Moi drodzy, zapraszam do oglądania, subskrybujcie, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście zapraszam również do dyskusji pod filmem, co wy myślicie.